Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i to jest kolejny filmik z serii Sprzątamy moją toaletkę. Ona jest tu specjalnie otwarta, bo podokładałam rzeczy i się nie zamyka. W tym odcinku będziemy czyścić pudry. Ale od razu Wam powiem, że oprócz pudrów widzę tutaj również bronzery, rozświetlacze, róże. Jest tu naprawdę wszystko, więc będziemy to wszystko przesiewać i układać tak, jak być powinno. Widziałam, że poprzednie serie Wam się odcinki spodobały. Teraz naprawdę będzie gruby kaliber. Zostały nam właśnie pudry, bronzery, rozświetlacze, palety i produkty do ust, których mam zdecydowanie za dużo na to, jak rzadko ich używam. Ale zacznijmy właśnie od pudrów. Mam nadzieję, że tutaj też troszeczkę się przejaśni i będzie tutaj bardziej uporządkowanie. Więc co? Zaczynamy. Jak zawsze mój koszyczek pomocy jest, więc zaczynamy. Może powyciągam najpierw z góry rzeczy, które widzę, że nie powinny być w tej szufladzie, a mianowicie jest to rozświetlacz z Bell, który jest w kremowy rozświetlacz z Bell, uwaga, kremowy róż z Bell i kremowy bronzer z Bell, więc te trzy produkty nie będą w tej szufladzie. Mam tutaj też róż z Hean, swoją drogą super jest ten róż, więc on też idzie do innej szuflady. Mam tutaj też z góry, widzę, z Mio bronzer Sun Kissed, też inna szuflada. Tutaj mam rozświetlacz również z Mio i róż z Mio. Więc te produkty w tej szufladzie być nie powinny. A, tu mam jeszcze jeden rozświetlacz z Mio i tutaj patrzcie, tutaj już minuta ciszy nad nim, ale myślę, że go wyrzucę, bo kupiłam ten sam. Wtedy jak mi się ten rozwalił, więc tutaj moje rozmyślanie uważam za celujące. Dobra, to ja sobie tutaj jeszcze robię trochę miejsca i tutaj będę odkładać te rzeczy chyba, które zostawiam, albo tutaj na biurko. Zacznijmy od początku. Co ja tutaj mam? Daisy, puder wegański z Bell, który znajdziecie w Biedronce. Jak widzicie, ma już spore denko. On jest trochę za ciemny, mam wrażenie, teraz na ten okres jest wiosen zimowy był. Mam nadzieję, że latem tutaj i wiosną troszeczkę się bardziej opalę, ale bardzo fajny puder, on zostaje. Kolejny puder z Bell, tym razem Illumi, jak widzicie, tutaj jest jeszcze większe denko, więc on też zostaje i chyba gdzieś tutaj mam, o, tutaj mam funkielnówkę, opakowanie. Więc te dwa produkty na pewno zostają. Tutaj mam z Catrice True Skin, to jest puder sypki. Ja powiem Wam szczerze, że mam takie mieszane uczucia, w sensie mam takie fazy. Raz uwielbiam pudry sypkie i po prostu używam ich non-stop, tylko sobie je zamieniam, a raz mam do nich mega taki wstręt i po prostu uważam, że one się pylą, wszędzie mam brudno i stawiam na te w kompakcie. Ale ten puder jest bardzo dobry, w połączeniu jeszcze z podkładem z tej samej serii i korektorem naprawdę daje radę. Mam go w ogóle dzisiaj. Nie, dzisiaj go nie mam na buzi. Nie, nie mam go dzisiaj na buzi, ale jest super. Na pewno zostaje. Dobrze mi idzie, nie? Tutaj mam puder z Max Factora, to jest ten Miracle Veil. Również bardzo lubię ten puder. On ma takie rozświetlające wykończenie, taki lekką satynkę, ma lekkie też drobinki. Fajny jest. Bardzo go lubię i on też ze mną zostaje. Tutaj mam puder sypki z Eveline, Matte My Day Peach Powder, mam również Banana Powder i ten w ogóle już kiedyś zdenkowałam, to jest moje drugie opakowanie, a to jest pierwsze. Jeśli miałabym wybrać spośród tych dwóch produktów, zdecydowanie wolę ten brzoskwiniowy. Ten bananowy też jest fajny, ale jakoś ten brzoskwiniowy bardziej do mnie przemawia, niemniej jednak zostawiam oba. Super mi idzie, naprawdę. Tutaj mam bronzer, to jest puder brązujący, ale ale jak go używam jako bronzer, jak widzicie, jest tutaj totalne denko, ja miałam za cel go zużyć totalnie do końca, ale już te boki tak ciężko mi idą, ale niemniej jednak go zostawiam, daję go do innej szuflady. Tutaj mam CC Lumen Color Correcting Powder, w ogóle był nieotwarty, on jest nowy. Ale widzę, że numer 3 New Shade będzie trochę za ciemny, więc ten produkt idzie do sprzedania, idzie po prostu dalej. Tutaj mam, tu mam róż z Bell, ale ten róż też jest ładny. On już ma swoje chyba też lata,
ale jest ładny. Taki brudny róż, więc on też zostaje do innej szuflady. Tutaj mam Golden Rose Nude Look. To jest puder wypiekany. On również ma takie fajne satynowe wykończenie, lekko rozświetlające. Opakowanie już jest zepsute. Jak widzicie, on jest wypiekany, co oznacza, że jest ultra wydajny, ale już tutaj ten garbik ściągnęłam. Używam go latem, bo on też jest dość ciemny. Daje lekki kolor, więc na zimę przyciemnia mi lekko podkład, ale jest bardzo fajny, więc go jeszcze sobie też zostawiam. Jeszcze jest nie wyrzuciłam. Brawo ja. O. To jest, słuchajcie, mineralny puder, podkład mineralny w pudrze z kwasem hialuronowym. Albo nie potrafię go używać, albo ja na mojej skórze działa tragicznie, bo użyłam go, chyba nawet w filmie na YouTubie w jednym odcinku on jest, albo ten film nie wszedł i był tragiczny. Nie wiem o co chodzi z nim. Jest jasny, ale taki, nie wiem. Podkład mineralny w pudrze, w ogóle według mnie krycia to nie ma, więc tego produktu się pozbywam. Sama go kupiłam i się go pozbywam. Tutaj mam puder z Claresy Blur Sugar Powder. To jest ten puder rozsławiony, który oddaje taki efekt bluru. Dzisiaj go mam na sobie, naprawdę jest bardzo fajny. On fajnie wygładza, fajnie też utrwala makijaż. Ja jestem z niego naprawdę zadowolona, więc on na pewno zostaje. Jeśli jesteśmy przy pudrach z Claresy, to tutaj mam również puder Fill the Powder. I to jest puder pod oczy o matowym wykończeniu. I wiem, że gdzieś miałam jeszcze taki puder pod oczy z Claresy, tylko w pomarańczowej odsłonie i nie mam pojęcia, gdzie on jest. Pewnie znajdziemy go w innych szufladach, ale ten, w ogóle mam problem z używaniem pudrów pod oczy. Zostawię go, ale tak jak mówię, jakoś tak szkoda mi czasu używać, wiecie. Jadę wszystko za jednym razem. Tutaj mam Feed Me Maybelline, znany podkład, znany puder. On jest również właśnie w duecie z podkładem, w dwóch wersjach jest ten podkład. Tutaj mamy puder matujący, on był bardzo fajny. On jest taki bardzo mięciutki i taki ultra satynowy. Wiecie co, dawno go nie używałam, może jest fajny. Zostawię sobie go jeszcze i wyciągnę, żeby używać. No, nie idzie mi to totalnie. Słuchajcie, tutaj znowu wróćmy może do tych pudrów pod oczy, bo mam ich trochę. W sumie mam ich 5. Nie wiem po co. Pierwszy to jest kultowy puder z Paese Puff Cloud. On ma biały kolor, ale też ma mieć lekko rozświetlające drobinki. Tak jak Wam mówię, ja nie używam pudrów pod oczy za bardzo, więc też mi ciężko się jest wypowiedzieć, bo dawno ich nie używałam. Ten jest w ogóle jeszcze funkilnówka nieśmigana, więc tego się na pewno pozbędę. To jest My Secret Under Eye Smoothing and Fixing Powder, więc jeśli i tak nie używam tych pudrów, jakoś, wiecie, super często, to po co mi ich tyle, a że ten jest jeszcze kupiony i nieotwarty. To o czymś świadczy. Tutaj mam puder z Vibo Under Eye Hydrating Powder. Z tego co kojarzę, on był dla mnie strasznie suchy. I on lekko też bielił tą okolicę pod oczami. Więc jego się chyba też pozbędę. I tutaj mam jeszcze Heian Lightening Secret Eye Powder. To był chyba drugi w ogóle puder pod oczy po tym, jak wyszedł ten z Paese. On jest taki super ultra satynowy, super pod palcami, więc jego zostawiam, a tego Vibo, tutaj pozbywam się, to do tej szufladki. Tutaj mam coś, to jest, moi drodzy, puder kompaktowy z nie wiem skąd, taki kolor. Ultra dla mnie za ciemny, więc w ogóle nie lubię takich wkładów, więc jego się pozbywam. Tutaj mam, tu jeszcze te produkty. Tutaj mam puder sypki ryżowy z Ekocery i puder jęczmienny również z Ekocery. Oba pudery sypkie, zostawiam je, bo one się przydają. Nie używam ich zbyt często, ale warto je u siebie mieć. Tutaj mam Volare
oatmeal, mineralny puder owsiany, sypki. To była ta kolekcja, która powstała we współpracy z Lil Musty. On jest, nie jest najgorszy, o ile pamiętam, ale on jest bardzo ciemny, więc ja sobie go zostawię na miesiące letnie. No i tutaj ten Jordan Gold wspomniany. To jest puder kompaktowy, który według mnie był użyty jakieś dwa razy. Jest dość taki ciemny. Mało się go nabiera, więc z tym panem się pożegnamy. W ogóle nie pamiętam, co mam o nim myśleć. Nie pamiętam, co on robił. Tutaj mam kolor karmel i to jest taki puder sypki. To jest puder mineralny, silk w ogóle powder. Nie użyłam go chyba nigdy albo raz. Nie podoba mi się strasznie to opakowanie, bo widzicie, z niego się wysypuje, bo jakby to zamknięcie jest niżej niż to sitko i jak to otwieram, to po prostu leci. A poza tym, o właśnie, widać na załączonym obrazku na moich palcach, ale on jest taki fajny pod palcami. Nie wiem, powiedzmy, że go zostawię. Przetestuję go jeszcze latem. Będę miała dwa pudry takie ciemniejsze na lato. Tu jest w ogóle Armageddon. Wszystko tu jest zsypane. A, tu są jeszcze róże. Bo chyba w tej szufladzie też były róże. Pudry i róże, bo tutaj mi się róże nie mieszczą do tych rozświetlaczy i blenderów, więc to jest możliwe. I teraz tak, tutaj mam dwa takie testery, takie miniaturki pudrów bananowego i ryżowego i bambusowego z Ekocery. Fajne są te próbki na wyjazd, jeśli nie chcę brać jakiegoś pełnowymiarowego opakowania, więc to zostaje. Wyrzucę to, bo to ma już 1000 lat. To jest puder uniwersalny, pachnący do twarzy z Bell. On też był kiedyś w Biedronce. Fajny jest, jest taki jaśniutki, ale on już ma swoje lata, więc ja go też nie używam. Więc po co go mieć? Tutaj mam Eveline HD Soft Focus Effect, transparentny puder, biały puder. Czekajcie, bo któryś biały puder sobie zostawię, ale któryś wyrzucę, bo po co mi są trzy. Wyrzucę na pewno ten Invisible Fixing Powder z Dermacolu. On już tak chyba też swoje lata świetności ma już za sobą. Wyrzucę też z Dermacolu, to jest Beauty Powder Pearls, czyli takie perełki do pudrowania. Te mają różowy i chyba jest kilka też zielonych. Oj. Ale ja w ogóle z tego nie korzystam, więc po co mi to? Więc to zamykam i do wyrzucenia. Uszek. Dobra. To lećmy. Mam te dwa. Mam jeszcze tutaj ryżowy puder Total Effect Matte. To jest matująco utrwalający puder ryżowy do każdego typu cery. Myślę, że ten jest dla mnie za mocny, więc ten z Vibo też idzie out. Nie wiem, bo tutaj mam Maybelline Master Fix Setting and Powder Setting and Perfecting Loose Powder, a tutaj mam właśnie ten Eveline HD. W sumie one powinny być takie same, no są bardzo podobne w działaniu. Kurde, nie wiem. Zostawię je oba. Już coś wyrzuciłam. Tutaj mam dużo pudrów, jeszcze mam Fixing Powder z Vibo. On swego czasu był bardzo popularny. Nie pamiętam, ale też potem były głosy, że on lekko zapychał, ale on jest strasznie suchy, więc z tym panem się też żegnam z Libo. Tutaj mam Cream Puff z Max Factora, jest kultowy produkt, patrzcie jaki on jest ciemny. On też jako puder mógłby występować tylko w miesiącach letnich, więc i chyba, że jako bronzerek jestem ultra jasna, ale nie używam go, więc on też idzie out. Ciężko mi to wyrzucać, bo widzę, ile tutaj pieniędzy się marnuje. Tutaj mam z Affectu Secret Glow, to jest ten Press Powder Charming Glow seria. Chyba są dwa odcienie. Ten puder jest fajny i ja mam odcień 0001 Secret Glow, ale mam chyba jeszcze gdzieś inny i nie wiem, gdzie on jest. Czy on jest tu? Nie, tu jest wyświetlacz. Gdzieś pewnie jeszcze będzie jeden, ale go też pewnie zostawię. Tego też zostawiam. I tutaj mam jeszcze tak. Z Bell mam Energy
Vege Powder. To jest wegański puder energetyzujący, a to jest upiększająco rozświetlający, jeszcze taka ta wersja Mickey Mouse. Powiem Wam, że Belle stanowczo za często wypuszcza te produkty w Biedronkach, a ja głupia je kupowałam. I potem właśnie tak się to kończyło, że w jednym miesiącu był jeden, w drugim drugi i potem to się mnoży, a człowiek nie jest w stanie tego zużyć, więc niestety oba idą out. Mam tutaj też Natural Beauty Loose Powder z Belle, również z Biedronki. I to jest sypki puder matujący z olejem arganowym. I on był chyba dość spoko. Czego w ogóle otworzyłam? Nie, no otworzyłam. No, wygląda dość spoko, więc powiedzmy, że jeszcze sobie go na chwilę zostawiam. Chociaż nie wiem po co, ale przy następnym sprzątaniu toaletki może się go pozbędę. Mam tutaj też Mio. To jest matte powder. No More Silky Oil. Powiem Wam, że tak patrzę pod światło i mam wrażenie, że on jest nowy, więc jego też się pozbędę, ale w sposób tutaj na stół. I dwa Pearls Full HD Face Powder, to jest Eveline, to jest puder brązujący w perełkach, a tutaj mam puder wyrównujący koloryt w perełkach. Nie wiem, czy użyłam ich, chociaż raz, albo dwa. Wygląda to tak. One się wydają bardzo spoko, ten puder, więc może sobie chociaż ten wyrównujący kolory zostawię, a ten brązujący pójdzie tutaj. Słuchajcie, to nie jest koniec. Skończmy może te pudry, a tutaj pokażę Wam te róże, które mam. Więc tak, z pudrów zostały mi jeszcze dwa pudry z Affectu. Jeden to jest Soft Touch C004, on ma takie podobne wykończenie, wyrównujące kolory i takie lekko rozświetlające, satynowe, więc ja sobie go zostawię. A drugi to jest również Affect, tylko to jest Fixing Powder, to jest taka totalnie matująca, matujący puder, właśnie taki ciężki, biały, więc on idzie out. Mam tutaj jeszcze dwa pudry. Czy działa to? Pierwszy to jest Vibo Photo Ready, to jest jakby połączenie czterech pudrów, że sobie tutaj, wiecie, sypiemy i mieszamy sobie te pudry, nie wiem, wywalam. I ostatni produkt to jest I Choose What I Want, to były takie te kasetki, które się jakby samemu komponowało i ja tutaj mam, już Wam powiem, tak żeby Was tu nie oślepić, bananowy puder do twarzy, bezbarwny puder fiksujący. Tutaj na dole jest Moonlight rozświetlacz, a tutaj jest Endless Mist, Endless Mist też rozświetlacz, tylko one są takie, wiecie, fajne, bo one są takie lekko duochromki, że mają taką poświatę fioletową i różową, więc jakby zostawię to, chociaż tych pudrów to używałam jak kot napłakał, ale dla samej tej idei tych rozświetlaczy zostawiam. Nie mam tu już miejsca. Dobra, może nie spadnie. No i teraz róże, które tutaj mam, to od razu się z tym wszystkim rozprawimy. Tutaj jest jeszcze nowy Belle Hypoallergenic, ale on już ma tyle lat, że ja go wywalam. Tutaj mam Blush and Rouge, to jest róż do policzków z AA Wings. On jest bardzo ładny, bo on ma taki pomarańczowy, nieoczywisty odcień. Więc sobie go jeszcze zostawię. Tutaj mam Bella Packet to Skin Rouge, ale on ma taki, widzicie, ceglany odcień, więc on idzie out. Tutaj mam również z Belle Skin to Skin Rouge, ale on też idzie out. One już mają naprawdę 4 lata. Tak samo jak te paletki z Belle, jak widzicie, mam je 3. To są takie połączenia róży w różnych odcieniach, są też bronzery, można je mieszać, ale one też już mają naprawdę kilka dobrych lat, ja ich nie używam, więc po co? I ostatnie Trio Blush Belle również. Ja mam problem z używaniem róży, nie używam ich, a jak widzicie, mam tutaj chociaż te 3-4 z Mio i ten Super Schean, więc mam co używać, jeśli najdzie mi ochota, a z tym też się żegnam. Widzę, że tu mi się jeszcze wystaje. Ale to nie ma tutaj, idziemy do tego później. Więc to też wywalam i słuchajcie, jest tu pusto, ten róż z AA tutaj zostawiam. I myję sobie tą szufladę i układam i pokazuję Wam efekt końcowy. A pozbyłam się tylu rzeczy, więc uważam, że jak na to, że na początku nie szło mi najlepiej,
Wynik końcowy nie jest taki zły. Dobra, sprzątam i zaraz do Was wracam. Ułożona. Znalazłam jeszcze, jak tutaj właśnie sprzątałam, dwa pudry z Affectu. Ten Smooth Unique w odcieniu Vanilla Milkshake i Salted Caramel, więc ja je tutaj też zostawiam i je dokładam. Powiem Wam, że przejrzała ta szafka, ta półka, ta szuflada. Wygląda to naprawdę obiecująco. Znalazłam też ten puder z Clarisse pod oczy, Fill the Powder, więc on tutaj też sobie został. Jest tego dużo mniej, jest tam z tyłu miejsce, ale nie wiem, czy tutaj coś jeszcze, wiecie, dołożę, dopchnę, bo niby jest tego dość sporo, ale jednak miejsce jest. I słuchajcie, mam jeszcze tutaj mgłę pudrową z Paese, ale nie wyciągam jej specjalnie, bo będę nagrywać TikToka Reelsa, więc jak nagram, to też to tutaj powędruje. I tak prezentuje się ta szuflada. Tutaj tak jak zobaczycie, tyle wyrzucam. Uważam, że naprawdę sporo, jeśli chodzi o te rzeczy. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobał ten film. No i mam nadzieję, że czekacie na kolejną część, która już będzie niedługo, obiecuję, więc pudry mamy skończone. Pewnie kolejną częścią będą rozświetlacze i bronzery, które jak widzicie, nie chcą wyjechać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa.